poco más va. Patrząc na rybostan tej wody, czyli dominacja krąpia, leszcza, jazia, i myślę, że ta ryba tutaj bardzo preferuje zanęty Marcela. To nie jest żadna tajemnicą, że większość tych zawodników, którzy nawet dzisiaj wędkowali na zanętach Marcela. Moją osobistą mieszanką, na którą tu łowię, i że tak powiem, sukcesami, no, niejednokrotnie udawało mi się wygrywać na tym akwenie zawody. To jest czysty Gold Pro z sekretem, tylko że jasny Gold Pro, bez kopromelasy. Także to jest taka mieszanka 1:1, gdzie ona się naprawdę idealnie sprawdza. Najprostsza, najczystsza zanęta, bez atraktorów, bez żadnych innych dodatków. No właśnie, dzisiaj rozmawiałem na ten temat z Arturem Kocikowskim, który mówił mi, że dorzucał atraktor Carmela, bo widziałem tam na złowisku, jak dorzucał. To myślę, że taki... Zgadza się. Atraktor jest skazany? Jak najbardziej. Tutaj można powiedzieć, że ta ryba jest przyzwyczajona. To tak jak na większości polskich łowisk, wędkarze przyzwyczajają rybę do pewnych zanęt, do pewnych atraktorów. I tutaj jak najbardziej jest wskazane, no, niekiedy dołożenie, tak, czy po półtorej godzinie łowienia, czy po dwóch, tak, kiedy ryba przestaje sobie żerować, wzmocnić zanęty takim atraktorem, dorzucić, wtedy to jest taka bomba eksplodująca, wabiąca i porywiąca żerowanie ryb, czy sprowadzenie, prawda, ponownie w łowisko. Także tutaj jeżeli ktoś chce spróbować zanęt, to niech spróbuje właśnie od zanęt Marcela, głównie sekret z Gold Pro. Na pewno będzie zadowolony z wyniku, jaki osiągnie, używając tych mieszanek. Dobra, bardzo dziękuję w takim razie i do przyszłego spotkania. Dziękuję bardzo, miło. Cześć. Powiem szczerze, że to łowisko, na którym dzisiaj łowili, uważam, to jest jedno z lepszych łowisk w Polsce, jeśli chodzi o równość łowiska i o rybostan. Tu chyba trzeci czy czwarty raz organizujemy zawody i w ciągu tych 4 lat to łowisko nigdy nie zawiodło. Każdy połowił ryby w ilości około 10 kg. Także ja uważam, że ta mała frekwencja dzisiejsza była spowodowana tym, że mieliśmy konkurencyjne zawody w Poznaniu i dlatego część osób pojechała do Poznania na zawody. Ale myślę, że przyszłego roku nie odpuścimy i gdzie rozpropagujemy szerzej te zawody w Płocku i że frekwencja i ryby na pewno to piszą. No, ja też mam nadzieję, bo takie było zdanie właściwie większości zawodników, że wreszcie mogą sobie połowić, że... Odłowić je można poprzez poprzednie, wcześniejsze zawody, prawda, gdzie widzieliśmy wyniki, że tak powiem, było polowanie na ryby, a nie odławianie ryb. To łowisko pokazuje, że łowi osoba ta, która myśli, technicznie potrafi się dobrać do tych ryb. Nikt nie może zarzucić, że stanowiska są nierówne. Bo z każdego stanowiska można złowić ryby i można praktycznie wygrać zawody. Dobra, to gratuluję i do przyszłego roku, bo pewnie tutaj się spotkamy również na zawodach w 2012. Dziękujemy. Nie wiem, do siatki czy do wody rzucamy? Ile jest? Dobrze, no. Prawie. 15. O nie, musimy ująć. Weź za 4 ryby. Wyjmij takie większe ryby. 4 wyjmij. No może stać. Nie. Jak mówiłem, no dobrze też polasowałem oprócz tego. Zabrakło trochę niestety do remka. Miałem dwie duże ryby na wędce, ale nie wyjąłem ich.
Łowiłem za małe te krąpie, trzeba było selekcjonować parę grubszych krąb i to myślę było sukcesem. Remek to potrafił zrobić, ja nie wykorzystałem i 7600 uważam też dobry wynik, ale niestety Remek mnie wyprzedził w klasyfikacji, no i będzie trzeba ścigać dalej. Niezły wynik, bo ten sektor, którym żeście łowili, był troszkę gorszy niż tamten. Tam drobniejsze ryby były, nie było tych większych krąpi po prostu i były takie wyniki, jakie były. Uważam, że to tyle, ile było tych ryb, tyle ich wyjąłem poza tymi dwoma jakimiś większymi rybami, to wykorzystałem praktycznie te krąpie. Także panie Arturze, no dzisiaj pan nie zdobył w siedziska profesjonalnego Robinsona, ale już jedno takie pan wygrał, tak? Tak. No łącznie dwa kosze wygrałem. Aha, no i łącznie dwa. Jak się spisuje? Super, co? Super. Od zeszłego roku łowię na tym koszu. Tamte posprzedawałem obydwa, no bo nie mam miejsca nawet, żeby tego trzymać, a wystarcza mi w zupełności jeden. Naprawdę super sprzęt i dzisiaj kolejny sprzęt Robinsona, Bacik Satellite, 6 metrów, bardzo fajne, mocne wędki. A w ogóle coś łowi pan przecież wyczynowo na sprzęcie Robinsona. Tak, dzisiaj pan tam, widziałem, wrzucał atraktor jakiś do zanęty. Tak. No na rzekach często używam Karmel właśnie, Van de Eden przede wszystkim. No tym bardziej jak tutaj jest dużo krąpia, bardzo dobrze się sprawdza. Oprócz tego żyłka Super Cup, bardzo fajna. W większości wędkuję na tą żyłkę. Chciałem jeszcze spytać, a miał pan jakieś inne ryby dzisiaj oprócz... Na koniec miałem, w ostatnie pół godziny, parę cert, które musiałem wypuścić, 28 cm niestety. Z 5 chyba takich cert, które trzeba było wypuścić. No ale tak bywa, nie zawsze uda się wygrać. Tak uważam, drugie miejsce to jest bardzo dobry wynik. No to fajnie, to co? W takim razie jeszcze jest kilka zawodów i szansa, żeby prześcignąć Remigiusza, który dzisiaj pana prześcignął. No a tak czy owak i tak jest pan w czubie i na pewno sam finał będzie ciekawy. Będę walczył na pewno. Aby tylko łowisko było tak rybne i tak fajne jak to dzisiejsze, prawda? Dokładnie. No dzięki bardzo w takim razie. Dziękuję bardzo. Raz pan łowił? Tutaj łowię pierwszy raz. Nie jestem obeznany w łowieniu na szybkich wodach. To był dla mnie dobry trening. Tym bardziej cieszę się z tego trzeciego miejsca. Łowiłem z powiekiem 10 gram większość czasu. Próbowałem też 15 szukać leszcza, ale to już nie było potrzebne, bo leszcz brał też przy 10 gramach. Powolne popuszczanie. Przynęta, kilka pinków albo kanapka pinka z szczownicą. Wszystko brało. Chyba była cały czas blisko. Bardzo dobrze reagowała na zanęty. Tylko brakuje włowienia i tego właśnie jakiegoś wyrobienia w takim łowieniu. Na pewno tego mi zabrakło. A mógłby się pan przedstawić i powiedzieć, skąd pan jest? Nazywam się Misie Maszko, jestem ze Sławna. Obecnie tam posługuję jako ksiądz, a ogólnie pochodzę z Bierkowa pod Słupskiem. Aha, no to super. To gratuluję i życzę dalszych sukcesów w wędkarstwie wyczynowym. Dziękuję uprzejmie. Dzięki bardzo. Dzisiaj łowiłem 18 gram, głównie 18 gram, na początku 14, później 18, woda później troszeczkę przyspieszyła, także trzeba było troszeczkę ciężej łowić. Łowiłem 13, i duże haczyki, 14 haczyki i bardzo grubo na haczyku. To selekcjonowało troszeczkę większe krąpie. A w ogóle przygotowany był pan na krąpie, tak? Nastawił się pan na krąpie? Na krąpie i na leszcza, no liczyłem, że te leszczyki wejdą. Wkrajałem gnojaka, ale niestety nie wchodziły. Były same krąpie. Troszeczkę większe. Słyszałem, że tam na początku jeszcze jakieś inne ryby były u pana, tak? I miałem sporo jazi, ale jeden tylko wymiarowy. Jeden wymiarowy, a reszta była 23, 24, 24,5, 23,5. Takich 8 czy 9 złowiłem. Także to troszeczkę też zaważyło pewnie, że nie wygrałem całości. Nie? Także te jazie bardzo rozbijały kule, także to było widać, bo jak wpadły jazie, chyba 6 czy 8 zapałem pod rząd i później nagle brania skończyły. Trzeba było donęcić i znowu były ryby. Także widać, że wpadły, rozbiły kule i... No też na klasyfikację zaważył sektor, bo ten chyba był wasz troszkę słabszy. Troszkę niż ten słabszy, pierwszy, no nie było tych bonusów, tych leszczy. No zabrakło bonusa, powiedzmy. Ale krąpie też były większe w tamtym sektorze. Tak? No nie wiem, nie widziałem. Ja widziałem, byłem przy wadze. Także pewnie to zaważyło troszeczkę. No a gratulacje jeszcze raz. Widzę, że pan wybrał sobie jeszcze jakiś ładny sprzęt Robinsona, tak? Tak, bardzo fajna maczówka Robinsona. No to super. To
to jeszcze będzie, że tak powiem, ostateczna rozgrywka w finale, także... Tak, ostateczna rozgrywka będzie Artur w finale. Artur Kocikowski jeszcze będzie mógł powalczyć z panem, tak? Tak jest. Tym bardziej ciężko się walczy z osobą, która jest ode mnie, z mojego rejonu, także nie lubię takich walk jakby braterskich, no ale no, to jest wędkarstwo, no, sport, także... Dzięki bardzo. No, dziękuję. Gratuluję. Dzięki. No dobra. I tak w dzisiejszych zawodach wynikiem 10 385 punktów zajął kolega Kowalski Marcin, punktów sektorowych 1. Zapraszamy na pudełko, kolegę. Oficjalne. Kowalski uśmiechnie się. Jak zawsze. Okej, bo tu takie słońce, że to spalę sobie to. O! Usiądź na nim. Dziękuję. Szczerze. Moment, można jeszcze raz. Można jeszcze raz. Dlatego ja ci nie wierzę. Dobrze. I powtórz wynik jutro. Tak się ustawiają do drugiego reportera. O, tak jest. Drugie miejsce wynikiem. Pan Marcin Kowalski, zwycięzca dzisiejszych zawodów. Gratulacje. Wygrał pan sektor. Jakim wynikiem? 10-300. A, 10-300. Jeszcze jakiś drobiazg. Okej. I co, to były same krąpie, czy były same jeszcze... Same krąpie plus jeden lecz kilogram. Aha, no to super. To właśnie łowi pan w tym mocniejszym troszkę sektorze, jeśli chodzi o ryby. No, ale i tak wynik jest doskonały. Pan zna to łowisko, bo pan pochodzi z Płocka, prawda? Tak jest. Ja tu miejscowym wędkarzem jestem. Ale ma pan też swój klub, słyszałem. Tak się ułożyło akurat. Przy sklepie wędkarskim, tak? Dokładnie. Który pan prowadzi, tak? Tak, którym prowadzę. To proszę odebrać, no, trudno, bo tak będzie nam dzwoniło. Już wyłączymy. Dobra, okej. Zebraliśmy się w kilka osób, stworzyliśmy sobie nowy klub. Chcemy łowić, oczywiście rozwijać się i dlatego jest. I to jest sklep wędkarski i zoologiczny, tak? Tak. Okej, a mówił pan wcześniej, jak żeśmy rozmawiali, że troszkę wyżej można też połowić nieźle, tylko o innej porze roku, tamtym, tak? W tym roku, w listopadzie, były ładne leszcze, no ładne, kilo 200, kilo 600, największy jaki był 3,5 kg. Szczególnie, że to brzeg taki jest troszeczkę nierówny i w tym momencie stabilizacja jest... Potrzebne. Natomiast teraz tutaj dominują właściwie krąpie, tak? I... Tak, nowe łowisko dla nas. Dobra, to fajnie, że pan... Drugi raz jestem nad tą wodą i stąd może też tak małe ryby. Na pewno jeśli popracujemy trochę więcej, częściej będą zawody, będą i większe ryby. Więcej, większych ryb. No tak, ale i tak większość zawodników jest zadowolona, bo w porównaniu do tego, co się dzieje na Grand Prix Polski, no na pewno. Nie mówiąc już jakiś, wiesz, właśnie, to tak. Tutaj było łowienie, właściwie wyniki po 5 kilo były w większości. Tak. Każdy połowił na pewno dużo ryb. To gratuluję sukcesu i po prostu mam nadzieję, że będzie się pan i klub dziękuję. Rozwijał i wszystko dziękuję będzie. Bardzo. Będziemy się spotykać na naszych jasne. Zawodach. Dzięki bardzo. Nie zabrałeś to do tego. Gratuluję. Spokojnie, Karolino. Wyciężyło dobro. Wynikiem 7605 punktów zajął kolega Kocikowski, a punkt sektorowy 2.